Miasto kompletnie śpi. Nie ma ani jednego zapalonego okna. Wszyscy są pogrążeni w bardzo głębokim śnie, a nad nimi jest przepiękne granatowe niebo, usłane gwiazdami, które nie kończy się, które leci w nieskończoność, nieskończoność, nieskończoność. I może tam gdzieś w tej galaktyce istnieje następna Ziemia i jeszcze o sobie nawzajem nie wiemy, ale kiedyś się spotkamy. Tak jakoś uśpione miasto nocą. Marta Konik, lat 17.